Gdybym miała wskazać styl ubierania się, który cieszy się bardzo dużym powodzeniem, bez wątpienia byłby to styl paryski, nazywany czasem francuskim. I właśnie o nim dzisiaj na blogu zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Nazywam się Aleksandra Frontczak-Bis i tworzę markę Kod Stylu. Na co dzień pomagam moim klientkom i klientom w szukaniu swojego stylu. Między innymi dzięki właśnie tej książce, czyli Znajdź swój styl. Ale dzisiaj nie tyle o całej książce, co o konkretnym stylu ubierania się, czyli stylu francuskim łamanym na paryski. I pomyślałam sobie, że mogę połączyć dwa tematy w jednym odcinku, w jednym wpisie na blogu. Dlaczego? Ponieważ od dłuższego czasu moje myśli w ostatnich tygodniach krążą wokół Klubu Stylowych Kobiet. Klub Stylowych Kobiet to jest taka platforma, takie miejsce, no klub dla kobiet, które zostało stworzone na początku tego roku. Także właśnie dochodzimy do trzeciego miesiąca, kończymy pierwszy kwartał, no i kończymy tak zwaną wersję pilotażową. I właśnie w tym klubie znajduje się coś takiego jak encyklopedia krojów. I jeżeli chodzi o encyklopedię krojów, to pokazałam poza klubem jeden z przykładów z tej encyklopedii. Pod tym wideo znajdziesz link do wpisu na blogu, gdzie prezentuję, na czym polega ta encyklopedia krojów i co to tak naprawdę znaczy. Natomiast gdy będziemy wchodzić w nową edycję klubu, czyli po tym pierwszym pilotażowym kwartale w kwietniu 2021 będziemy, a właściwie pod koniec marca 2021 będziemy otwierać nową edycję tego klubu. Nawiasem mówiąc, lista zainteresowanych jest już stworzona. Wystarczy wejść na ksk.kodstylu.pl. Link oczywiście też jest pod tym wideo. Ale właśnie w nowej edycji klubu oprócz encyklopedii krojów będzie tak zwana encyklopedia stylów. Czyli właśnie style, które są opisane w książce Znajdź swój styl, będą no, trochę bardziej rozpracowane na konkretnych przykładach. Ponieważ w tym poradniku uczymy się, jak szukać swojego stylu, a w Klubie Stylowych Kobiet będziemy uczyć się, jak interpretować poszczególne elementy tegoż czy innegoż stylu. Więc będzie taka nowość, encyklopedia krojów. Jeżeli interesuje Cię taka encyklopedia krojów, no to dzisiaj właśnie chcę pokazać Ci taki przedsmak tego, co czeka wszystkie obecne, ale też przyszłe klubowiczki. I żeby rozpracować jakiś styl, to należy znaleźć jego no jakby takie wyznaczniki i oczywiście każdy ze stylów, a jest ich sporo w książce opisanych, bo 20 chyba 7, o ile dobrze pamiętam, albo 24, no pisałam ją w 2019 roku, od tej pory jej nie czytałam, więc dokładnie nie pamiętam. W każdym razie mamy styl, każdy ze stylów jest dokładnie opisany i są ilustracje, tak? Ilustracje, proszę, 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 mamy na przykład tutaj lata 20, ale wróćmy do tego stylu francuskiego. Jeżeli masz w domu właśnie wersję albo papierową, albo elektroniczną, bo książka oczywiście jest dostępna też jako e-book, możesz przeczytać sobie o stylu francuskim. Po to, żeby wiedzieć, czy właśnie taki styl Ci się podoba. No i jaki jest styl francuski? Na pewno jest no, prosty, taki wywodzący się z klasycznego, ale jest też nonszalancki. Nonszalancki, czyli można powiedzieć taki troszkę niedbały, a jednocześnie bardzo kobiecy. Jest taki naturalny, trochę jakby stworzone od niechcenia, wysokiej jakości, ale też właśnie ma w sobie takie elementy niedbałości. Niedbałości oczywiście nierozumiane jako poszarpane czy podniszczone ubrania, ale niedbałości takiej właśnie, która jest celowa. Wariacja stylu klasycznego, czyli jest on stworzony na kanwie stylu klasycznego, ale nie jest taki dopracowany i dosłowny jak oryginał. Stroje sprawiają wrażenie dobranych bez takiej większej staranności, jakby trochę w pośpiechu, ale jednak nie do końca. Koszula jest niedbale wpuszczona do spodni, może trochę tylko z jednej strony, może tył jest wypuszczony. Mamy podwinięte rękawy w marynarkach, w koszulach, czy może też nogawki. Sportowe tenisówki zakładamy do plisowanej spódnicy, do tego kaszmirowy sweter z golfem.
Mamy czasem zbyt duży dekolt odsłaniający koronkową bieliznę. Płaszcze w stylu oversize zestawione z bardzo krótką spódnicą. Pomimo pozornej takiej niestaranności, wszystkie elementy idealnie ze sobą współgrają. Ubrania często mają modne wykończenie czy akcenty, których brak jest w stylu klasycznym, ale nigdy nie są w nadmiarze, zawsze są stosowane z umiarem. Jeżeli modne są na przykład balonowe rękawy, paryski szyk dodaje do klasycznej męskiej koszuli, zestawi z prostymi jeansami i nie rzucającymi się w oczy dodatkami. Można wręcz powiedzieć, że jest to taki styl, który dodaje takich lekkich twistów, jeżeli chodzi o styl klasyczny. Jakie kolory mamy w stylu paryskim? Przede wszystkim bardzo ograniczoną paletę. Nie ma tam kakofonii barw, nie ma bardzo intensywnych zestawień, ale te kolory się jak najbardziej pojawiają. Mamy biel, mamy szarość, mamy granat, czerwień, beż, brąz i granat. Przeważnie gładkie tkaniny, ewentualnie paski i prążki, kropki i groszki. Bardzo często pożyczamy marynarki w stylu męskim, zestawiamy z klasycznym gładkim topem. Marynarki z wywiniętymi rękawami lub przewiązane paskiem, białe bluzki i koszule, gładkie, cienkie golfy i sweterki. Spodnie, dżinsy z prostą nogawką, rurki, cygaretki, ale mogą też być kuloty. Sukienka mała czarna, skórzone kurtki, trench, plisowane jałówkowe spódnice, baleriny, mokasyny, klasyczne czułenka, trampki, tenisówki, oficerki, proste, gładkie, duże torby typu shopper albo listonoszka, berety, duże chusty i szale oplecione wokół szyi, apaszki, kapelusze, biżuteria klasyczna, perły, coś z babcinej kolekcji, rodzinny antyk z kamieniem szlachetnym, wyglądający jakby właśnie odnaleziono go po 100 latach leżenia na strychu, zegarki proste, ale w stylu męskim. Bardzo często zdarzają się materiały szlachetne, czyli raczej nie ma tam zbyt wiele akrylu i poliestru, raczej mamy jedwab, raczej mamy bawełnę, raczej mamy bardzo szlachetne tkaniny. Czyli można zobaczyć właśnie, że styl paryski jest taką wariacją na temat stylu klasycznego. Jeżeli chodzi o to, jakie przykłady pokazałam przed chwilą, oczywiście jest to tylko kropla w morzu. Dużo więcej znajdziesz na przykład na tablicach w moim koncie Pinterest. Do Pinteresta również jest link pod tym wideo. Dodatkowo na blogu będę rozpracowywała jeden z looków, czyli jedną ze stylizacji, którą znajdziesz na moim Pinterestie. Stylizacji, która jest właśnie stylizacją w stylu paryskim. Mamy tam espadrille, mamy koszyk, mamy spódnicę i pokażę Ci, w jaki sposób możesz znaleźć te elementy w dzisiejszych czasach, czyli można powiedzieć, jakie w danym momencie w sklepach internetowych możesz znaleźć elementy, które będą dokładną kopią tej stylizacji albo wariacją na temat tej stylizacji. I właśnie na tym będzie polegała encyklopedia nie krojów, nie fasonów, tylko stylów. Już chciałam powiedzieć, że krojów, ale krojów to już mamy i encyklopedię krojów już pokazywałam na blogu, oczywiście więcej jest jej w Klubie Stylowych Kobiet i tak samo dzisiaj pokazuje jeden z przykładów encyklopedii stylów. Czyli możesz zobaczyć, jaka jest stylizacja, jak możesz znaleźć ubrania, dodatki, żeby ją skopiować i jak możesz zrobić wariacje na temat tego stylu. Jeżeli podobają Ci się takie inspiracje i chcesz poznać wszystkie inne style, a z czasem też elementy łączenia tych stylów, no to oczywiście zapraszam Cię do Klubu Stylowych Kobiet. Pod koniec marca ruszamy z naborem do tego klubu, a lista zainteresowanych pod linkiem ksk.kodstylu.pl. KSK oczywiście Klub Stylowych Kobiet. Także cóż, dziękuję za dzisiaj. Zerknij na blog, żeby zobaczyć wspomniane przeze mnie linki, wspomniane inspiracje do pokazanej jednej wybranej stylizacji właśnie z tego stylu francusko-paryskiego. Także miłego dnia, życzę Ci fantastycznego czasu i super zabawy z szukaniem swojego stylu. Jeżeli podobają Ci się takie materiały, koniecznie subskrybuj mój kanał i pamiętaj, żeby włączyć dzwoneczek, żeby YouTube powiadamiał Cię o każdym nowym materiale wideo odnośnie fasonów, stylów i oczywiście kolorów. Także do zobaczenia następnym razem, pa pa!